Tak mamy tą pozycję. I w szczególności, gdy złapie podkład. Nie. O właśnie. Tu często będzie zdarza się ta kontrola, czyli obejmuje wam rękę, ma tą kontrolę, tu można albo wchodzić, albo sweepować, ale... Rękę wybrano, tu ma jeszcze ciasno złapane. Może też, jak ma wybrane ten kołnierz, iść do krzyżowego. Tutaj. I tu trzeba uważać. A na trójkąta? Na trójkąta też. No to... Jak już się zdarzy, że złapał tą rękę, byliśmy nisko, staramy się pójść do tej, na tą stronę, gdzie jest złapana ręka. Czyli jak się da, ale tu przeważnie sobie tą rękę uwolnię, żeby zablokować tę nogę i zmieniam kierunek. Rękę sobie kładę pod nim, idę na tą stronę. Teraz już mnie na pewno nie przetoczy na tą stronę, którą mógłbym przetoczyć. Tu już zaczynam przechodzić, bo ta noga mi za bardzo nie przeszkadza, a on nie ma za bardzo z czego mnie przetoczyć. Nie mogę być na tej stronie, bo tu już zaczyna, chyba że już zdążył gdzie do góry, wtedy mogę starać się balansować. Ja tu łatwo mogę wejść do jakiegoś X albo zacząć ją wybierać. To ty ją wracasz, bo to zabierzemy z powrotem. Tak? Ją dalej trochę. Staram się mieć dalej, jak najdalej od niego. Aha, i tu szukać, żeby nie sięgnął, a jak sięgnie, sięgaj. No to od razu biodra do tyłu. I go rozpłaszczyć albo w półgardzie. Ale jak on się podnosi. Proszę. Okay. Załóżmy łapie. Staram się już tutaj zareagować. Jak szybko zareagujecie, to jemu będzie ciężko zablokować to przejście. Ręka wchodzi tam, gdzie była noga i jest presja barkiem na tą stronę. Tą rękę masz, nie ma jak odpychać, tylko tą, a tam dużo nie da. Blokuje biodra. Idziemy do boczki. Jak najszybciej, nie czekamy. Jak tylko złapię, obchodzę. Jak się prostuje, załóżmy tutaj siadłem. I ręka na piszczel, idziemy na bok. Tylko nie mam łapane pod głowę, bo ręka jest... Ale podobne przejście jak łapał głowę i szybkę. Tu ręka jest pod. Cały czas na stopach wracamy. I jedziemy.